I oczywiście, ze z tej strony. Tak jak było, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o skrzyni klacz. Tak jak już zresztą widzieliście po tytule, skrzynia klacz leci po prostu to the moon. Na aktualnie widzicie 227, ale jak sobie wejdziemy w klacza, no to jest 639. Także zobaczcie, jak ten sam wykres wygląda. No, jest potężna strzała. Ja sam mam około 200 klaczy, także, no, że tak powiem, liczę pieniądze. Ale jeszcze tak sobie napomknę o wyniku meczu. Ponieważ Mouse wygrało, Virtus Pro przegrało I czym to skutkuje już pokazuje Virtus Pro 2021 Swój pik oczywiście już mieli No ale gdy wejdziemy sobie w naklejkę ze Sztokholmu Virtusów No to widzimy coś takiego Także gratuluję wszystkim, którym się udało po prostu No to jest gambling, nie oszukujmy się Tym, którzy, którym udało się dobrze wytypować mecz A ja zapraszam was na stronę Skinsmanki, gdzie swoje skiny wymienicie No i tutaj z moim kodem klikacie termowe 5 dolków Wpisujecie kebus I odbieracie sobie elegancki bonusik i tutaj przy tradzie powyżej 100 dolarów dostajecie darmowe 5 dolarów Oraz w bonusie macie bonus do depozytu 35% Link do stronki w opisie, przypominam, że jest konkurs na tego oto Zresztą link, w sensie film macie na głównej kanału No i co, konkurs na koskę też jest, także zachęcam sobie zobaczyć wszystko w opisie Przechodzimy sobie do klacza, bo no kurczę Widzisz, człowieku, ten wykres. Zobaczmy sobie na wykres. Ma, maksy, chciałem powiedzieć maksymalna, ale e, mega duża tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi o klacza. Od 6 kwietnia ciągła linia wzrostowa. Tutaj nie było praktycznie żadnego przerywnika, były lekkie stagnacje po tych, e, że tak powiem, pikach. E, skrzynia wchodziła w lekkie stagnacje i potem zaczęła dalej rosnąć. Trochę mi to przypomina wykres bodajże z Riptide'a. Jeżeli się nie mylę, Riptide albo Broken Funk miały podobnie. Jeżeli sobie wejdziemy, był taki okres, że e, one były właśnie w podobnych tendencjach. I nie wiem, czy to nie było właśnie tutaj gdzieś. Lecimy ja sobie ogółem, e, przybliżę sobie. No i zobaczcie, był jakiś pik, jakaś tam stagnacja. O, tutaj pik, stagnacja, pik, stagnacja. Pik, stagnacja. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o klacza, no to nie polecam go teraz dokupować, moim zdaniem jest to jeden z gorszych momentów, mimo że cały czas do góry leci. Eee, ale jeżeli ktoś ma klacza, to to jest naprawdę niezły moment, żeby go sprzedać, żeby go spieniężyć. Ja wiadomo, go holduję, bo po prostu ja lubię trzymać rzeczy. Eee, no i sprzedam, jak już cena naprawdę będzie mnie zadowalać. Eee, zresztą ja już wspominałem o tym milion razy dla mnie skrzynki to jest po prostu przyszłość polskiego. Eee, w sumie no, nie tylko polskiego, po prostu. Przyszłość rynku Steam, przyszłość, jeżeli chodzi o sam community market. Także dla mnie skrzynki są przyszłością. Bardzo dużo ich znika. Pojawia się dużo nowych streamerów na scenie, którzy otwierają miliony tych skrzynek, co zresztą ukazały statystyki. Otwieranych skrzynek na miesiąc, więc to wszystko, że tak powiem, ze sobą gra. No i skrzynia. A nawet skrzynie, co za tym idzie, właśnie lecą sobie do góry. Także polecam sobie sprawdzać skrzynki, jeżeli ktoś by się zastanawiał nad jakąś pewną inwestycją. Moim zdaniem są właśnie to skrzynki. Ja o tym powtarzam już naprawdę długo, e, od dłuższego czasu. No i po prostu mam nadzieję, że gdzieś tam to wszystko ładnie pyknie. Póki co idzie dobrze. Ja życzę Wam udanych inwestycji. trzymać trzymajcie się i cześć.